W naszym gronie pojawia się coraz więcej motocyklistek, co myślę, że cieszy wszystkich, zarówno płeć piękną, jak i nas. Dzisiaj jest z nami Wiśnia z Apex Clanu, która w tym roku chce zacząć swoją przygodę z jednośladami, więc skupimy się na ubraniach typowo kobiecych. Przede wszystkim pokażemy Wam kurtkę sportową Debi 2, którą ma właśnie na sobie. Później omówimy także Held Cosmo 3, a na końcu zobaczymy turystycznego Helda Renegade. Zaczynamy od zestawu sportowego, skórzanego, ponieważ Wiśni najbliżej jest właśnie do sportowych rzeczy, ponieważ chce zacząć jazdę na sportowych maszynach. I to, co jest najważniejsze dla kobiet, czyli? Wygoda. Myślałem, że wygląd. Jakby nie patrzeć, to Held jest naprawdę dobrze uszyty, świetnie wygląda i jest dopasowany do kobiecego ciała, do damskich po prostu wymiarów. I to widać, że w tym kombinezonie Wiśnia nie wygląda, jakby narzuciła na siebie skórzany worek na pyry. Pyry, bo jesteśmy w Poznaniu. Zdecydowanie dobrze to wygląda, możesz się, nie wiem, okręcić na chwilę. Jak zauważyliście, kombinezon nie ma z tyłu garba aerodynamicznego, ponieważ jest to skóra taka szosowo-sportowa, dwuczęściowa. To też jest ważny element, to jest skóra dwuczęściowa, więc możemy sobie spokojnie wjechać na tor, ale już nie będziemy mogli brać udziału w wyścigach. Co ciekawe, jeżeli jesteśmy już przy tym, że jest ona dwuczęściowa, ma ona podwójny zamek. Mamy tutaj zamek plastikowy oraz wyżej zamek metalowy. Po spięciu zamka metalowego możemy sobie spokojnie jeździć po torze, on się wtedy w ogóle nie przesuwa. Natomiast jeśli chodzi o zamek plastikowy, ma on tutaj jeszcze dodatkową wstawkę, jest bardziej elastyczny, więc w momencie, kiedy zapniemy sobie dżinsy, tutaj będziemy czuli większą swobodę. I swoboda, czyli element komfortu, to jest drugi najważniejszy element tego zestawu. Ty jesteś w tym już jakieś, nie wiem, godzinę czasu. No, z godziny chodzę. Co najmniej godzinę w tym chodzi, tutaj nie jeździ na motocyklu. Jak się generalnie w tym czujesz? Czuję się w tym dobrze z racji tego, że tutaj mam stretch. O, to też jest bardzo ważny element. Mam dużą swobodę ruchu dzięki temu. I tak samo jeśli chodzi o kurtkę. Nic mnie nie uwiera, nic mi nie przeszkadza, wszystko jest po prostu idealnie dopasowane. Jeżeli mówimy o streczu, jest to strecz kewlarowy, więc oprócz tego, że jest on elastyczny, ma być także wytrzymały. Jest on obecny także pod pachami i przemieszcza się do góry, a także w dół do samego rękawu. Dzięki temu ta elastyczność, pokaż troszkę, jest dużo lepsza, więc nie czujemy się tak jak 10 lat temu w skórach, kiedy chodziłeś mniej więcej w taki sposób byle do motocykla. Ten kombinezon został użyty z odpowiednio wygarbowanej, miękkiej skóry bydlęcej. To jest jeden z czynników, plus ten kewlar, który odpowiada za komfort. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście zestaw ochraniaczy. Jeden z ochraniaczy mamy właśnie tutaj, czyli standardowo na łokciach. Mamy oczywiście ochraniacze na barkach. Poza tym mamy tutaj miejsce na ochraniacz na plecach, a także z przodu miejsce na ochraniacze na klatce piersiowej, natomiast to musimy sobie dokupić. Jeżeli zdecydujemy się także na dokupienie do tego zestawu dedykowanych spodni, a myślę, że warto to zrobić, to ochraniacze znajdziemy także na kolanach. Oprócz tego będziemy musieli sobie także dokupić slidery. W newralgicznych miejscach mamy podwójne kawałki skóry, a także potrójne szwy. No to jest po prostu standard w skórach sportowych i w tej skórze także takie elementy są. Zresztą tutaj widać znaczek HRD, czyli dywizję sportową Helda, chociaż jest to skóra sportowo-turystyczna. Poza standardową wentylacją, czyli perforacją na skórze, która się pojawia na rękawach, która się pojawia tutaj, mamy ją także na spodniach, to z przodu mamy specjalny kanał wentylacyjny. Jeżeli nie jeździmy na torze, jeździmy na szosie, to nie musimy zapinać całej kurtki. Jeżeli jest bardzo gorąco, wystarczy właśnie, że zapniemy ten kanał wentylacyjny i do środka, do kurtki, wprowadzamy dużą ilość powietrza, która później rozchodzi się po całej podpince, która jest z materiału 3D mesh. W kurtce znajdziemy dwie wewnętrzne kieszenie. Jest to rzecz niezbędna, ponieważ potrzebujemy gdzieś trzymać swoje dokumenty. Na komfort wpływają także stawki elastyczne. Poza streczem kewlarowym, o którym mówiliśmy, mamy tutaj także garbowaną skórę. Mamy ją na łokciach. Mamy oczywiście pas garbowanej skóry, więc podczas pochylania się, przybierania bardziej sportowych pozycji, ta skóra pracuje i nam na to pozwala. Także nad kolanami. Held to jedna z najwyższych półek, jeżeli chodzi o ciuchy motocyklowe, więc za ten zestaw przyjdzie nam zapłacić. Kurtka Debi 2 kosztuje 1999 zł, natomiast za spodnie zapłacimy 1799 zł, czyli cały zestaw za niecałe 4000 zł. Teraz przejdziemy także do skórki skórzanej, ale już bardziej szosowej. Przed Wami Held Cosmo 3. Ja miałem okazję jeździć w tej kurtce wersji męskiej i takich bajerów, jak chociażby tutaj
dodatkowa możliwość regulacji, tam nie było. My z Wiśnią stwierdziliśmy, że ona gdyby dzisiaj kupiła tą kurtkę, to... Tak, przybędzie mi 5 kg, to mogę nadal nosić. Nadal może ją nosić, bo tu mam dodatkową właśnie możliwość rozpięcia, ale tutaj jeszcze jeden taki przycisk, więc zobaczcie, sporo tych boczków jeszcze może tutaj... To jest specjalnie na boczki. Tak, żeby nie było widać po zimie, że jeszcze trzeba iść na siłownię. Oprócz tego trzeba zaznaczyć, z czego ta kurtka jest zbudowana. Oczywiście jest to skóra bydlęca, miękka skóra bydlęca, bardzo wygodna, ale wyprawiona w technologii TFL. To oznacza, zobaczcie, że ona się błyszczy. A błyszczy się dlatego, że odbija większość promieni słonecznych. Czyli na przykład w momencie, kiedy stoimy na postoju, skóry ciemne mają to do siebie, że mega się nagrzewają, to ta skóra będzie o 20 stopni chłodniejsza niż jej zwykły odpowiednik, czarny odpowiednik. I faktycznie miałem okazję jeździć w męskiej kurtce i poza perforacją, której tutaj także jest sporo, to podczas postoju także nie czułem nadmiaru potu na swoim ciele. To jest ważny element. Oprócz TFL-u mamy także wentylację w postaci perforacji, która jest obecna na rękawach i to naprawdę sporo. Oprócz tego mamy kanał wentylacyjny z przodu. Więc kiedy odepniemy zwykły zamek, zapinamy na ten kanał wentylacyjny i do środka trafia ogromna ilość powietrza. Ciężko się spocić w tej kurtce, naprawdę. To jest jej największa zaleta. Wygoda, wygląd oraz wentylacja. To jest po prostu komfortowa kurtka skórzana. Mamy ochraniacze sastek na barki, na łokcie oraz możliwość do kupienia takiego ochraniacza na plecy. Kupując tą kurtkę mamy w środku podpinkę ocieplającą, więc w chłodniejsze dni, tak jak początek czy końcówka sezonu, możemy nadal w tej kurtce jeździć pomimo perforacji. Natomiast jeżeli jednak stwierdzimy, że chcielibyśmy jeszcze coś więcej, to możemy sobie ten środek wypiąć i zamiast niego wpiąć na przykład membranę wodoodporną i kiedy spotka nasz deszcz, także nie ma tragedii. To jest technologia właśnie Helda Clip In, czyli możemy środek dowolnie sobie wymieniać. Dzisiaj Wiśnia ma na sobie jeansy motocyklowe z ochraniaczami. Moim zdaniem takie połączenie jest bardzo fajne. Held Cosmo 3 dla kobiet kosztuje 1899 zł. Ostatnia damska propozycja w dzisiejszym materiale to kurtka Held Renegade, czyli tekstylna kurtka turystyczna z lekkim pazurem sportowym. W tej kurtce, oczywiście w wersji męskiej, także miałem okazję jeździć, więc poza danymi technicznymi mogę Wam przekazać trochę wiedzy. Kurtka została uszyta ze specjalnego materiału 750D Tactel DuPont. To oznacza, że nie jest to taki zwykły poliester, jest dużo bardziej wytrzymały niż standardowy poliester. Oprócz tego za naszą ochronę odpowiadają dodatkowe kawałki materiału, podwójne i potrójne przeszycia, a także ochraniacze sastek na łokciach oraz sastek 3D na ramionach. Z tyłu mamy oczywiście miejsce na zamontowanie ochraniacza na plecy, co jak najszybciej należy zrobić po kupnie kurtki. Kurtki tekstylne mają to do siebie, że są miękkie i komfortowe, natomiast tutaj na komfort dodatkowo wpływa także wentylacja, której mamy sporo. Mamy wentylację na rękawach i to jest naprawdę ogromny panel wentylacyjny. Mamy także wentylację, jak przystało na Helda, w środku, czyli ten sam panel wentylacyjny, który znamy z poprzednich dzisiejszych kurtek. I w tym momencie do środka dociera już ogromna ilość świeżego powietrza. Oprócz tego mamy wentylację także w górnej części, a wyloty gorącego, wilgotnego powietrza mamy także na plecach, po obu stronach kurtki. Mamy specjalne zamki, dzięki którym możemy regulować, gdyby nam przybyło trochę w biodrach. Oprócz tego, jeżeli jednak schudliśmy po siłowni, bo przecież chodzimy na siłownię, to także możemy sobie regulować tutaj za pomocą tego klipu. Regulację mamy także w pasie oraz na rękawach. I tutaj dlaczego jest ta regulacja na rękawach i dlaczego jest ona ważna? Ponieważ w środku mamy podpinkę ocieplającą, a także membranę wodoodporną. I po wyjęciu tego latem, kiedy nie jest to nam potrzebne, kurtka w środku kurczy się praktycznie dwukrotnie, więc wówczas możemy sobie tym doregulować i nie będziemy wyglądali jak wielki worek na motocyklu. Jadący motocyklem, nie? Producent określa tą kurtkę jako turystyczno-sportową. Jednym z tych elementów jest chociażby przedłużony tył. Możemy spokojnie w tej kurtce jeździć także w połączeniu z jeansami motocyklowymi, natomiast są dedykowane spodnie, które nazywają się Mardok. Całość możemy spiąć zamkiem 360 stopni. Kurtkę Held Renegade możemy kupić za 1199 zł, więc jest to dzisiaj najtańsza kurtka od Helda. Natomiast jeżeli chcemy dokupić sobie spodnie do zestawu, to jest to 1049 zł. Myślę, że dzisiaj udało nam się pokazać to, co jest najpotrzebniejsze, jeżeli chodzi o ubiór dla kobiet, ponieważ pokazywaliśmy Wam typowo sportową odzież od Helda, szosową oraz turystyczną. Podsumowując,
Health to jedna z najwyższych półek, jakie dzisiaj Wam pokazaliśmy, więc macie z czym wybierać. Każda z tych kurtek ma coś sobie ciekawego. Oczywiście odpowiednio kosztują, ale za to dostajemy odpowiednią jakość. Teraz kilka słów od Ciebie. Mnie najbardziej interesował styl sportowy, więc pierwszy strój, pierwszy kombinezon był dla mnie bardzo wygodny. Ale nie ukrywam, że jeśli chodzi o tę kurtkę, jest bardzo wygodna. Niezależnie ile czasu w niej spędzę, nie czuję ochraniaczy, nie czuję się bardzo dobrze. Czyli podsumowując, turystyka, zestawy tekstylne, turystyczne są najbardziej wygodne. Ja najbardziej bym chciał widzieć dziewczyny w drugim zestawie, który widzieliśmy, czyli skóra plus jeans, ale nie ukrywajmy, w sportowych ciuchach także wyglądają świetnie. Ale czego Wy oczekujecie jako dziewczyny i co Wam się podoba? Piszcie w komentarzach.